Witam serdecznie na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Moim gościem jest najważniejsza osoba w tym szpitalu, Sławomir Wysocki, dyrektor tego szpitala, który od kilkudziesięciu lat tworzy misję i ma swoją wizję na rozwój tego szpitala. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Witam serdecznie i na początku małe sprostowanie, bo najważniejszy jest cały zespół i współpraca z zespołem. Ja jestem jedynie koordynatorem tej pracy. Właśnie to chciałam wyciągnąć podczas pana rozmowy, za czym kryje się sukces tego szpitala, więc miało być to pytanie ostatnie, ale możemy od tego zacząć. Myślę, że właśnie współpraca, wzajemne zrozumienie z personelem, omawianie szczegółowe wszystkich planów, koncepcji, danie też możliwości poszczególnym osobom wykazania się inicjatywą. No i te wszystkie elementy myślę, że zaowocowały tym, że tworzymy zespół chyba dosyć zgrany, natomiast nie ukrywam też, że takim trudnym momentem dla szpitala był COVID, kiedy dwa razy byliśmy przekształcani w szpital jednoimienny i na pewno w jakiś sposób też to nas scaliło, bo wtedy zmuszeni byliśmy też sobie nawzajem pomagać i wspólnie też działać w tym trudnym okresie. I ten sprawdzian zdaliście na piątkę, jak wszyscy oceniali z zewnątrz, którzy mieli przyjemność współpracować też z tym szpitalem i wspierać ten szpital w tym trudnym czasie. No, opinie były raczej pozytywne, więc powiedzmy, że nie zawiedliśmy. Na czym polega, dyrektorze, cała wizja tego szpitala, dokąd dążycie? Przede wszystkim naszym celem jest działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, czyli podnosić jakość świadczonych usług maksymalnie, w sposób maksymalny, jaki to jest możliwy, przy jednoczesnym, szczególnym zwróceniu uwagi na ochronę środowiska i klimatu. Zaczęło się to wszystko w sposób dosyć prozaiczny, ponieważ rzeczą naturalną jest, że powinniśmy o ten klimat dbać. Myśmy mieli dodatkowy argument związany z położeniem szpitala. 22 hektary lasu, sosna amerykańska, schorzenia, klimat porównywalny z uzdrowiskowym, schorzenia układu oddechowego, więc trudno było nie działać w tym kierunku. Zwłaszcza kiedy się miało dwie kotłownie węglowo-koksowe, które strasznie pyliły, tutaj po prostu sadze fruwały łącznie z salami chorych. I to był taki pierwszy moment, gdzie kierowaliśmy się takim zdrowym rozsądkiem i poczuciem pewnego obowiązku. Żeby też to powietrze, którym się otaczają pacjenty, leczyło ich. Tak, bo to jest jeden z elementów też leczenia. Natomiast wtedy nikt z nas jeszcze nie znał pojęcia zrównoważonego rozwoju, mimo że pierwszy raz padło to stwierdzenie na Międzynarodowej Konferencji Środowiska i Rozwoju w 1882 roku, w 1993 roku zostało to sformalizowane prawnie na dużej konferencji też ONZ-owskiej Rozwój i Środowisko w Rio de Janeiro. Powiedzmy tak w miarę szybko, jakby w takich podpunktach. Jaka jest wasza droga do właśnie osiągnięcia tej zeroemisyjności? Pierwsza była kotłownia, wymieniliście. Następna? Następną inwestycją, którą żeśmy zrobili, to była wymiana okien i dachów. I zwróciliśmy uwagę, że właściwie każde działanie, nie tylko inwestycyjne, przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, a kotłownia była robiona w 2000 roku, więc w momencie, kiedy tak naprawdę dopiero zaczynały żyć reformy pana profesora Buzka, gdzie nie bardzo wiedzieliśmy też, jak się odnaleźć w tej rzeczywistości, jak to wszystko dalej pójdzie. I w tym momencie to był następny argument, dla którego stwierdziliśmy, że warto zająć się ochroną środowiska i klimatu. To już 24 lata temu myśleliście o tym, jak rozwijać szpital, a pan w swojej kadencji bycia tutaj dyrektorem sukcesywnie dąży krok po kroku. Ostatni ten rozwój taki najbardziej, jeśli chodzi o te zielone inwestycje, to ostatnie kilka lat. Tak, no związane to było oczywiście z środkami finansowymi. Na początku nie było środków chociażby unijnych. Tych grantów było niewiele, gdzie można było pozyskać środki, więc myśmy większość rzeczy robili z własnych oszczędności, a w kilka ostatnich lat Urząd Marszałkowski zaakceptował naszą propozycję, abyśmy byli takim szpitalem pilotażowym, tym bardziej, że im również bardzo zależy na ochronie środowiska i w tym kierunku działają. I dzięki tej akceptacji i wsparciu finansowemu mogliśmy realizować poszczególne
dalsze plany związane z redukcją oczywiście gazów cieplarnianych. 3 lata temu przystąpiliśmy do Organizacji Zielonych, Międzynarodowej Zielonych Szpitali i dobre 3 lata temu żeśmy również zaczęli przeliczać samą tą redukcję, bo nie zdawaliśmy sobie nawet sprawy, jakie ilości są emitowane gazów cieplarnianych przez nawet naszą jednostkę, która jako szpital monoprofilowy nie jest mały, ale porównując z dużymi wielobranżowymi szpitalami wojewódzkimi, to jesteśmy małym szpitalem, więc te ilości były po prostu niesamowite. Ja tutaj krótki przykład dam. Do podwykonawców woziliśmy pacjentów na badanie tomografii komputerowej, to jest około 30 km w obie strony. Jak przeliczyliśmy ilość kilometrów, ilość spalonego paliwa, to z tej jednej karetki żeśmy tonę 225 kg dwutlenku węgla emitowali rocznie. To się nie chce wierzyć, ale takie są po prostu fakty. I to spowodowało, że zaczęliście starać się i ubiegać o to, żeby tomograf komputerowy był również w szpitalu. Tak, oczywiście to był jeden z argumentów, natomiast również na względzie mieliśmy komfort pacjentów, bo woziliśmy 4 pacjentów naraz. Więc pacjenci po prostu kilka godzin musieli czekać, dokąd to badanie się nie odbyło u wszystkich i wracać, a w tej chwili jest to kwestia przejścia z sali do pracowni 5 minut i pacjent wraca z powrotem na salę. Z pełnym zakresem badań. Poza tym no też i dostępność jest większa, więc tych badań możemy robić trochę więcej. No i oczywiście również, jak przeliczyliśmy, efekty ekonomiczne, więc to wszystko bardzo ładnie się razem w jedną całość układa. Widzicie Państwo, na czym polega filozofia inwestowania w szpitalu w Wolicy. To jest bardzo ważne i istotne. Za chwilę też będziemy rozmawiać z dyrektorem Andrzejem Jerzykiem, który o samym procesie technicznym opowie nam, ale całą misję szpitala nakreśla dyrektor Wysocki ze swoim zespołem. I tu nie chodzi o to tylko, żeby zainwestować, wydać pieniądze, tylko chodzi o to, o zwrócenie uwagi na to, żeby poprawić klimat, bo zaczynamy po prostu tą pracę nad klimatem od siebie. Wszyscy musimy zacząć od siebie, ponieważ hipotetyczny zegar zagłady w 2023 roku naukowcy przesunęli wskazówki o 13 minut. Zostało nam 90 sekund tak naprawdę. To jest bardzo niewiele czasu. Oczywiście to jest symboliczna sprawa, natomiast jeżeli nie zaczniemy w tej chwili działać wszyscy, nie, zaczynając od siebie, to myślę, że zostawimy olbrzymi problem potomnym, który może się okazać, że nie będzie do rozwiązania, a to może zagrozić nawet całej cywilizacji. To, co się dzieje w klimacie, wszyscy dokładnie widzimy na zewnątrz. Anomalie pogodowe, w tej chwili susza chociażby na Sycylii, gdzie 80% jest mniejsza liczba wody w zbiornikach niż zazwyczaj. Susza z kolei w Katalonii olbrzymia. To wszystko jest wynik efektu cieplarnianego. A my tutaj w Wolicy możemy dbać o to, jak poprawić nasz klimat, jak dążyć do idei zielonego szpitala. Jak pan zaraża tą ideą zielonego szpitala? Tak, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że jednostki służby zdrowia emitują 4,8% wszystkich gazów cieplarnianych na całym świecie, więc to jest bardzo czwarte miejsce. To jest czwarte miejsce w gałęziach przemysłu przed przemysłem stoczniowym. Natomiast trzeba zacząć od siebie, ale też zewrzeć szyki, żebyśmy wszyscy w tym kierunku działali, bo jeżeli nie powstrzymamy efektu cieplarnianego, to za chwilę lodowiec norweski się roztopi, bo mówiono, że 50 lat mamy czasu, już tylko 30. W ubiegłym roku, w 2023, jeżeli chodzi o lodowiec grenlandzki, to jego powierzchnia, która stopniała, jest równa powierzchni Portugalia, Hiszpania, Francja i Niemcy, więc proszę zobaczyć, jaka olbrzymia ilość. Natomiast lodowce na Antarktydzie przyspieszyły w swoim topieniu o 50-krotnie. A jeżeli one się stopieją, no to poziom wody w morzach około 80 metrów wzrośnie. To nie muszę mówić, jakie tego będą konsekwencje, więc trzeba dążyć do tego. Natomiast naszym celem jest uzyskanie zeroemisyjności. Chcemy być ekoszpitalem, jednym spośród 122 szpitali na świecie i myślę, że uda nam się to zrobić. Trudno powiedzieć, w jakim czasie, chcielibyśmy jak najkrócej, bo wszystko będzie zależało od środków finansowych, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 4-5 lat, licząc na to również, że i z KPO będą duże środki finansowe na ochronę środowiska i uda nam się pozyskać, że to zrealizujemy. Uda się wiele jeszcze inwestycji zrealizować. Tak naprawdę to tych inwestycji za dużo już nie potrzebujemy, bo praktycznie rzecz biorąc
wymiana taboru na elektryczny. Już w tym roku będziemy prawdopodobnie mieli, jesteśmy po rozmowach, instalowane stanowiska do ładowania karetek elektrycznych i samochodów w ogóle elektrycznych. Drugim takim naszym celem jest zmiana źródła zasilania cieplnego. Chcemy, żeby ta kotłownia gazowa, którą mamy, była alternatywnym źródłem zasilania ciepła, a tym wiodącym, żeby był zielony wodór albo źródła geotermalne. I w tym kierunku też już prowadzimy rozmowy. I praktycznie jakbyśmy to mieli i dokonali remontu tej starej części, gdzie chcemy założyć również wszystkie systemy rekuperacji, nadzoru inteligentnego zarządzania ciepłem, światłem i tak dalej, w starej części, to możemy powiedzieć, że w tym momencie my już jako szpital nie emitujemy nic. No, przepraszam jeszcze, chcemy rozbudować również panele fotowoltaiczne, tak żebyśmy mieli 100% własnego zasilania. W tej chwili mamy około 80%. Ale równolegle chcemy również rozwijać działalność medyczną i w planach mamy wybudowanie, jeżeli pozyskamy środki, a myślę, że tak, bo już projekt i koncepcja jest, centrum diagnostycznego, takiego z prawdziwego zdarzenia na bardzo wysokim poziomie, gdzie moglibyśmy również świadczyć usługi pacjentom, którzy chcieliby wykonać badania diagnostyczne poza szpitalem. To, szanowni państwo, jest koniec pierwszej części. Zapraszamy niebawem na drugą.